Największy wspólny dzielnik liczb A i B to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem jednocześnie liczby A i liczby B. Pokażemy dwa sposoby obliczania NWD liczb A i B. Pierwszy z nich polega na rozłożeniu obu liczb na czynniki pierwsze i sprawdzeniu, które czynniki powtarzają się. Weźmy na przykład liczby 42 i 112. Rozłóżmy je na czynniki pierwsze. 42 dzieli się przez 2, dając 21. 21 nie dzieli się przez 2, dzieli się przez 3, dając 7. 7 nie dzieli się przez 2, nie dzieli się przez 3, nie dzieli się przez 5, dzieli się dopiero przez 7, dając 1. 112 dzieli się przez 2, dając 56. 56 dzieli się przez 2, dając 28. 28 dzieli się przez 2, dając 14. 14 dzieli się przez 2, dając 7. 7 dzieli się dopiero przez 7, dając 1. NWD liczb 42 i 112 będzie równy iloczynowi tych czynników, które powtarzają się w obu rozkładach, czyli 2 oraz 7. Zatem NWD liczb 42 i 112 równa się 2 razy 7, czyli 14. Drugim, łatwiejszym sposobem liczenia największego wspólnego dzielnika liczb A i B jest algorytm Euklidesa. Jest on szybszy, a także w miejsce dzielenia używa odejmowania, które jest działaniem prostszym. Prześledźmy to na tym samym przykładzie. Weźmy liczby 112 i 42. Zapiszmy je sobie. Teraz od większej liczby odejmijmy mniejszą. 112 odjąć 42 daje 70. Zapisujemy ten wynik. Mamy teraz trzy liczby. 112, 42 oraz 70. Skreślamy największą z nich, czyli 112. Następnie znowu od większej liczby odejmujemy mniejszą. 70 odjąć 42 daje 28. Skreślamy 70. 42 odjąć 28 daje 14. Skreślamy 42. 28 odjąć 14 daje 14. Skreślamy 28. 14 odjąć 14 daje 0. Zostało nam 14 i to jest szukane NWD. Ogólnie sposób ten polega na tym, że zapisujemy sobie obie liczby, których NWD szukamy. Od większej odejmujemy mniejszą i zapisujemy wynik. Z tych trzech liczb skreślamy największą, po czym ponownie od większej odejmujemy mniejszą i tak dalej, aż dojdziemy do zera. Ostatnia, niezerowa liczba jest szukanym NWD. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.